Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj będzie news. News z Armored Warfare, ponieważ. Właściwie no, w całości będzie poświęcony Armored Warfare, ponieważ wypuścili coś, co nazywa się Dev Diary, czyli kurczę, jakby takie dzienniki deweloperów, pamiętniki, kurka wodna, jakkolwiek zwał, tak zwał. I jedną tylko ciekawostkę chcę Wam puścić tutaj. Mianowicie babostwo. Jak myślicie, jak został w Armored Warfare rozwiązany system artylerii celowania? No to kurka wodna, zaraz wam pokażę. Nie chcę tutaj tego całego oglądać. Dźwięk wyciszyłem. Jak wiecie, od początku robienia tych filmików, czyli praktycznie od dnia, w którym w ogóle wyszła na jaw wiadomość o tym, że taka gra powstaje, twierdziłem, że ta gra to nic innego jak WoD 2.0, co akurat mówiąc szczerze mnie cieszy. Nie odbierajcie tego jako negatyw, absolutnie dla mnie jest to pozytyw. Co tutaj jeszcze można pokazać Wam? Uwaga. Link do tego filmiku znajdziecie pod tym, pod moim filmem, także spokojnie sobie obejrzycie, posłuchacie, co tutaj panowie mają do powiedzenia. Słuchajcie, na każdym kroku praktycznie jest podkreślane, że jest to produkcja zachodnia, amerykańska, kurczę, Obsidian i tak dalej. No to pod koniec newsa ja wam coś pokażę. Także ja mam takie jakieś wrażenie, jakby ten Obsidian był oderwany od rzeczywistości, kurczę, no nie wiem. Okej. Okay. No, można tutaj się rozwodzić nad grafiką, ja to cofnę. To jest CryEngine, aczkolwiek moim zdaniem, tak jak oglądam w obecnym stadium grę, no to chyba dużo jeszcze pracy przed panami, bo naprawdę, no jeżeli weźmiemy pod uwagę Crysis, no to kurczę, tam jest grafika powalająca, a tutaj jest taka, no powiedzmy, dobra grafika. O, no... Te konstrukcje to jest to, czego ja oczekuję w tej grze, czyli różnego mapka, żeby była zapchana jakimiś takimi w naturalnej wielkości konstrukcjami. Tego mi brakuje w WoCie, ze względu na małe mapki po prostu, no te konstrukcje wyglądają jak wyglądają, chociaż mamy sporo jakichś tam przeładowni i tak dalej. No i na pewno tego brakuje w War Thunderze, bo w War Thunderze tego praktycznie nie ma, no jest domków naciepielone, wiadomo. Natomiast tutaj... No, zobaczcie, jak to, kurczę, wygląda. Tu jest jakaś, nie wiem, jakieś tankowce, kurczę, czy coś. No, świetnie, świetnie. Troszeczkę Battlefielda przypomina. O, dobra. Mogli się pokusić też o większe mapki, ale poczekamy sobie. No, jakże może wyglądać wybuch amunicji, jak tylko wieża, która leci w górę. I teraz, uwaga... No sami widzicie, jak tutaj odbywa się walka. To jest dokładnie WoT, tylko że innymi pojazdami. Słuchajcie, jeżeli miałbym wyrazić swoją opinię, moim zdaniem ta gra może nie zdetronizuje WoTa, no, na pewno nie zdetronizuje WoTa, ale ta gra jest w stanie zabrać troszeczkę graczy. Chociaż nie wiem, czy zabrać to jest dobre słowo, bo bardzo możliwe, że gracze będą grali i w World of Tanks, i w Armored Warfare. Wiem, co powiecie, że tak samo mówiłem o War Thunderze, no ale War Thunder to jednak trochę inna rozgrywka, a tutaj będzie praktycznie to samo, co macie w WoCie i tylko dwie zmiany, tylko dwie zmiany. Pierwsza zmiana to jest lepsza grafika, dużo lepsza grafika i prawdopodobnie zmiany atmosferyczne, tego typu rzeczy. I druga rzecz, nowsze czołgi. To tak jakbyśmy WoT skończyli i tutaj, to, tutaj te czołgi się zaczną, no także... Tak jakby ktoś to nazwał WoT 2 Armored Warfare. Taki dodatek. No ale dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, no gdzieś tu zaraz będą te baboki, kurczę. No zobaczcie, no fajnie, te konstrukcje takie wielkie, to się czuje, że jest to naturalna wielkość, mimo tego, że kurczę, mapka podobno tam kilometr na kilometr, czy tam półtora na półtora maksymalnie. No zobaczymy. Zimowe troszeczkę rozczarowują, ale... Dobra. Zdecydowanie te zielone mapki bardziej mi się tutaj podobają. Są fantastyczne. Wszystkie te trailery są właściwie na tych samych mapach, także można mniej więcej już to ocenić. No dawać te babostwo, no.
Oni tak bardzo chcą zaznaczyć, że to jest produkcja amerykańska, że jakby mogli, to prawdopodobnie połowę tego ekranu zajmowałaby flaga amerykańska w tym momencie, żeby jeszcze ludzi w tym utwierdzić. No kurczę, powiem wam szczerze, nie mogę się doczekać posiadania w garażu jakiejś tam ilości potężnej tego. O, tu zobaczcie, jaka fajna jest grafika. No, nierówno tak strasznie, ale tej gry jeszcze nie ma tak naprawdę, więc tutaj mogą zrobić mnóstwo rzeczy. No zobaczcie, kurczę. To jest dbałość o szczegóły. To mi się w grach podoba. Jak oglądamy to, to powiedzmy, możemy sobie wyobrazić, że taka lokacja rzeczywiście gdzieś jest, prawda? O, albo tutaj. No ten, w ogóle ta rafineria, czy nie wiem co to jest mistrzostwo świata, absolutne. No, pokazywać baboki. Kurka wodna, pokazywać baboki. O, może i będzie. O, właśnie. No właśnie. I moi drodzy, tak wygląda gra babokiem w Armored Warfare. Puścimy jeszcze raz. Proszę bardzo. I tu będzie jeszcze chyba z raz coś takiego. Uwaga. To chyba pierwszy raz na filmiku pokazali, jak gra babokiem wygląda. O, proszę. Kółeczko się zwęża. Widzimy z satelity tutaj to samo. Bach, już dostał. No, słuchajcie, niestety, jeżeli chcemy grać w Armored Warfare, będziemy musieli znosić babostwo. A może ja i sam zagram, bo tak sobie popatrzyłem, co tutaj jest. Jedna taka ciekawostka. W pewnym momencie w garażu, gdzie tu jest garaż? Tu. Uwaga, czy to tu będzie? W pewnym momencie w garażu na dole, zaraz to zatrzymam. Uwaga. No kurczę, nie tutaj. No nie chce mi się tego szukać. Obejrzyjcie sobie w każdym razie. Jest pokazany wykaz pojazdów. I tutaj przez ułamek sekundy, no ułamek sekundy to może źle powiedziałem, ale jest właśnie nasz PL-01 koncept, czyli czołg, którego tak naprawdę nie ma i który tak naprawdę nie wiadomo, jak by się zachowywał na polu bitwy i tak dalej. To jest dziecko Obrumu oczywiście. po prostu, no co, no to jest makieta tak naprawdę, kurczę, trzeba sobie powiedzieć. A tutaj już ten PL-01 jednak był. Co prawda ikonki tam nie ma. Uważnie oglądajcie sobie cały film, to zobaczycie. Ikonki nie ma tego PL-01, ale nazwa już będzie. Czyli tutaj wrzucą wszystkie, kompletnie wszystkie pojazdy, które są w jakimś tam stadium prototypów, a nawet jeszcze przed prototypami, tylko jakieś tam założenia koncepcyjne, które mają. I wiecie, co wam powiem? I to mi się kurka wodna bardzo podoba. To będzie typowa zręcznościówka jak WOT, z dokładnymi założeniami WOTa, czyli takie same baboki i też jakieś papierowe znajdą się tutaj, a na pewno dużo więcej znajdzie się tutaj prototypów i jakichś takich koncepcyjnych pojazdów. Także super. Co wam jeszcze chciałem pokazać? Słuchajcie, moi drodzy, otóż pewna rzecz, tak jak mówię, zawsze jest podkreślane to, że to jest produkcja amerykańska i tak wygląda strona amerykańska. A jak wygląda strona rosyjska? Strona rosyjska wygląda tak. Oczywiście z jedynym słusznym czołgiem. I są tutaj preordery. Ciekawe, dlaczego preordery są dla Rosjan, a nie dla nas. Popatrzcie, po kliknięciu tutaj pojawia się coś takiego. I tu są preordery. Ceny to chyba są w rublach. Nie wiem tego, także tu strzelam. Nie wiem, jak stoi rubel. W każdym razie ceny są takie i można zobaczyć, co też jest w tych zestawach. Pierwszy zestaw. Aha, tu już można kupić, to przepraszam bardzo. Trzeba tu kliknąć. O. Proszę bardzo. I w pierwszym zestawie mamy tutaj to, to nie wiem, co to jest. Nie chce mi się ruskiego rozszyfrowywać. W każdym razie jakieś tam mamy odznaczenia. Jakieś mamy goldzik. Zresztą tu jest to. O. Nie ma żadnych czołgów, 300 golda.
czy też rubli. Nie wiem, o co chodzi. Mamy 15 dni premium i tutaj jakieś 3 rzeczy. Jeżeli weźmiemy sobie drugi zestaw, który kosztuje 999 rubli. Proszę bardzo, tu mamy jakiegoś unikalnego dowódcę. Podobno dowódcy to będzie dosyć ważna rzecz. Także to nie taka popierdółka. I mamy jeden pojazd, 2C14. Można sobie kliknąć tutaj. Można kliknąć? Można. Tutaj jest opis, cóż to takiego jest. Także w tym zestawie mamy taki pojazd. No i to jest tutaj, prawda? I jest najlepszy zestaw za bardzo wysoką kwotę w porównaniu oczywiście do tej, bo normalnie to jest przystępne moim zdaniem. I jak tu klikniecie, no to dostajecie, kurczę, aż cztery pojazdy. Między innymi tego. Proszę bardzo. No, jak widzicie, tutaj będą pojazdy szybkie, też takie, które wyposażone w pociski przeciwpancerne. Zobaczymy, co będzie po wystrzeleniu tych czterech pocisków, ile będzie trwało. Proszę bardzo, następny. Bezwieżowiec. Kolejny. MBT-70, no to już dosyć stara rzecz. Tu jeszcze napisane, którego tieru to jest, czyli szósty, szósty, szósty i czwarty. No to jest czwórka, to już było w tamtym. Dodatkowo tutaj dostajemy co? Tego dowódcę? No, dostajemy. I nie wiem, co to znaczy. Igrowe złoto, czyli złoto. Widzicie, jednak trochę tego Ruska jednak się... jeszcze pamięta z podstawówki. Czyli 2000 złota. No w takim zestawie, jeżeli jest 2000 złota, to znaczy, że te ceny będą troszeczkę inne. Prawdopodobnie, że czołgi w Armored Warfare nie będą kosztowały 10 tysięcy golda, tylko na przykład, nie wiem, 500 golda, albo tam, nie wiem, 1000 to już maksymalnie. No zobaczymy. W każdym razie, kurka, skoro taka zachodnia to jest gra, to ciekawy jestem, dlaczego to wszystko, te preordery zostały już dodane dla Rosjan, a nie na przykład dla Amerykanów. Prawda? No kurczę. Zwietrzyli. Znaczy wiadomo, że w Rosji będzie znów największy zbyt na to. Aczkolwiek sam ten fakt jest dosyć niepokojący, moim zdaniem. I tu też można niejedną teorię spiskową sobie do tego dorobić. Okej, no cóż, czekamy na jakieś tam otwarte beta testy. Jeżeli o mnie chodzi, na 100% na kanale będzie ta gra. Może tam się założy jakieś kurcze plutony, jakieś tego typu grania, także tego możecie być pewni, bo jestem strasznie zainteresowany kolekcjonowaniem tych właśnie czołgów. Okej, to tyle. Żegnam się z wami i do usłyszenia.